Grzegorz dla wielkich spraw swoich, przezwany Wielkim, urodził się w Rzymie około roku pańskiego 540. Był synem senatora nazwiskiem Gordiana, tak znakomitością rodu, jak i wielką pobożnością odznaczającego się. Matka jego imieniem Sylwia była także świątobliwą kobietą. Wychowany został bardzo starannie i pobożnie. W młodym wieku wyniesiony przez cesarza Justyniana II na pierwszy urząd w państwie był wielkorządcą Rzymu. Po śmierci rodziców, odziedziczywszy ogromny majątek, zrzekł się swego urzędu, zbudował i uposażył 6 klasztorów benedyktyńskich na Sycylii, na 7 zamienił własny przepyszny pałac w Rzymie i całe swoje imienie rozdawszy ubogim, sam został zakonnikiem. Lubo zawsze słabego był zdrowia, wiódł życie nadzwyczaj umartwione. Z dawnych jego kosztownych sprzętów pozostał był srebrny talerzyk, na którym mu jako choremu matka przysyłała jedyną postną potrawę, jaką mógł jadać. Zdarzyło się, iż gdy mu przyniesiono jedzenie na tym naczyniu, oddał je ubogiemu, który przyszedł prosić go o wsparcie. Razu pewnego, ujrzawszy na rynku w Rzymie, dzieci wystawione na sprzedaż, dowiedziawszy się, iż pochodziły z Anglii, gdzie światło wiary świętej nie doszło jeszcze było, udał się do papieża i uzyskał pozwolenie udania się do tego kraju, aby tam ogłaszać Ewangelię. Nazajutrz lud tłumnie otoczył papieża w kościele świętego Piotra, wołając: Ojcze święty i błogosławionego Piotra zasmuciłeś, Rzym zgubiłeś, pozwalając na wyjazd Grzegorza. To skłoniło papieża do zawezwania go na powrót. Wkrótce potem święty Grzegorz zamianowany został kardynałem i wysłany przez papieża Pelagiusza jako jego legat do cesarza Tyberiusza Konstantyna w Carogrodzie przebywającego. Tam wielkiej wagi sprawy kościoła najpomyślniej załatwiwszy, przywiódłszy do uznania swojego błędu patriarchę konstantynopolitańskiego Eutychiasza, który wydał dzieło zaprzeczające zmartwychwstania ciał po śmierci, a które to dzieło wskutek wyświecenia błędów w nich zawartych przez Grzegorza sam cesarz publicznie w ogień wrzucił. Eutychiusz wkrótce potem umarł, a przed zgonem ująwszy palcami skórę od ręki, wobec licznie zgromadzonych osób takie uczynił wyznanie. Wierzę, iż oto w tej samej skórze na sąd ostateczny zmartwychwstanę. Powróciwszy do Rzymu, gdzie papież Pelagiusz umarł dotknięty morowym powietrzem, Grzegorz jednomyślnie wybranym został na jego miejsce. Lecz żadną miarą godności tej przyjąć nie chciał. Gdy go do tego zmuszano, przywdziawszy suknię ubogiego wędrowca, uszedł tajemnie i w jaskini w lasach daleko za Rzymem się ukrył. Jasny słup, który nad tą jaskinią, szukającym go cudownie się okazał, sprowadził ich na to miejsce. Siłą przyprowadzony do Rzymu, pomimo tego, iż jeszcze napisał do cesarza, błagając, aby się nie zgadzał na jego wybór, na tę najwyższą godność wyniesiony został. Opierał się zaś temu tak usilnie nie tylko powodowany głęboką pokorą, lecz i z tej przyczyny, że przenikliwy i bystry rozum jego przy obznajomieniu się z ówczesnymi sprawami kościoła żywo mu przedstawiał niezmierne i wyjątkowe trudności, na które rządy papiestwa wystawione wtedy były. Wsparty atoli szczególnymi łaskami bożymi i obdarzony nadzwyczajnymi darami rozumu wszystkiemu podołał. Znakomity polityczny rządca kraju, dzielny reformator wszelkich w kościele nadużyć, niezmordowany apostoł Chrystusowy i wielki święty, wyswobodził Włochy spod jarzma Lombardów, powstrzymał nadużycia, jakich się dopuszczali drobni książęta udzielni, uciemiężający ludność im poddaną, oparł się zdzierstwom i uciskom dworu carogrodzkiego. Obok tego zajął się najgorliwiej wprowadzeniem oświaty pomiędzy ludami w barbarzyństwie jeszcze pogrążonymi światła Ewangelii. Wytępił herezję donatystów w Afryce, arian w Hiszpanii. Wygnał bezbożnych agnoitów z Aleksandrii i podobnych sekciarzy zwanych neofitami z Galii. A cały naród gotów przywiódł do wyrzeczenia się kacerstwa ariańskiego, które między nimi podówczas zagnieżdżone głównie było. Pomny na opłakany stan Wielkiej Brytanii, jeszcze wtedy pogańskiej, posłał tam świętego Augustyna z kilku innymi zakonnikami, przez co kraj ten już wtedy bardzo ludny do wiary Chrystusowej nawrócił. A gdy tak w północnej i zachodniej części świata szerzył Królestwo Boże, na wschodzie bronił mężnie praw kościoła i władzy papieskiej. Przykrócił zuchwalstwo Jana, patriarchy carogrodzkiego, przywłaszczającego sobie tytuł biskupa kościoła powszechnego. Cesarza Maurycego, który wydanym edyktem wzbronił wojskowym wstępować do zakonu, skłonił do odwołania takowego zakazu. Przez nadanie zakonom przywileju egzempcji, to jest ich niezależności od władzy biskupiej, on dopiero instytucję zakonną prawdziwie ustalił. W całym duchowieństwie zachwianą karność kościelną przywrócił i raz na zawsze świeckim osobom piastowania godności kościelnych wzbronił. Na koniec i w dziedzinie sztuk pięknych zostawił wiekopomne ślady. On to bowiem rozbudził w nich w ogólności ducha chrześcijańskiego, a śpiew kościelny do właściwej metody sprowadził. Święty Grzegorz prócz tego był wielkim świętym. Nie tylko znakomitymi czynami zasłynął w świecie całym jako wielki papież, lecz również wielkie w uświątobliwieniu się własnym poczynił postępy.
Dla ubogich był hojności niewyczerpanej. Kilkunastu żebraków codziennie przy własnym stole żywił, za co w nagrodę zdarzało mu się kilkakrotnie gościć przy tymże stole swoim aniołów bożych, a nawet i samego Chrystusa Pana. W całym mieście i w najodleglejszych jego okolicach nie było ani jednego ubogiego, którego by imienia nie miał u siebie zapisanego i którego by nie wspierał. Zdarzyło się, iż razu pewnego znaleziono w okolicach miasta umarłego z głodu. Święty Grzegorz skazał się na 3-dniowy najsurowszy post, wyrzucając sobie niedbałość w wyszukiwaniu ubogich. 3000 ubogich zakonnic w Rzymie swoim kosztem utrzymywał i zwykle mawiał, że świat i Kościół wiele zawdzięcza modlitwom i pokutom świętych dziewic poświęconych Bogu i że szczęśliwe przeprowadzenie wielkich spraw za jego papiestwa dokonanych winien on głównie modlitwom tych dusz wybranych. Nieugiętego męstwa i stałości w przeprowadzaniu spraw tyczących się dobra Kościoła i pożytku wiernych, w domowych, bliskich, poufnych stosunkach był pokorny, słodyczy, łagodności i wyrozumiałości niezrównanych. Zapadając z jednej choroby w drugą i najdolegliwszymi, dotknięty cierpieniami, w pracach swoich nie folgował, a cierpliwości niezachwianej ciągle przedstawiał dowody. Wiele dzieł pełnych najgłębszych poglądów i świętego namaszczenia pozostawił. Sekretarz jego Piotr Diakon świadczy, iż często gdy dyktował swoje pisma, Duch Święty w kształcie gołębicy spoczywał mu na głowie. Zastanawiając się nad tym wszystkim, co ten sławny papież dokonał, postanowił i napisał, a jak to wyżej powiedzieliśmy, ciągle chory i lat tylko 13 na stolicy apostolskiej zasiadający, trudno w istocie pojąć, jak temu podołał. Wszystko jednak tłumaczy się tym, że był on nie tylko wielkim człowiekiem, ale lecz i wielkim świętym. Umarł 12 marca roku 604. Ciało jego złożone było naprzód w kościele świętego Piotra na Watykanie, a w roku 826 przeniesiono je do kościoła przy klasztorze świętego Medarda, który był ulubionym jego klasztorem za życia i który nazywał ojcem wszystkich klasztorów, gdyż w nim naprzód otrzymali zakonnicy przywilej egzempcji.